Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale. W dzisiejszym odcinku rozpoczniemy sobie Tytany, z którego dropią 4 unikaty. Czemu nie mam ramek i czemu w ogóle coś tu się zepsuło znowu w tej grze? Proszę mi to naprawić. Dobra, czekajcie, wezmę to, że... Aha, po prostu mi się to przestawiło. Dobra, ustawiamy sobie ramki, zamykamy sobie powiadomionka i witam serdecznie jeszcze raz, już trochę spokojniej w nowym odcinku. W dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że dropnę legendę i mam nadzieję, że będzie dużo herosów i będą tytani i będzie wszystko co najlepsze. I mam nadzieję również, że w dzisiejszym odcinku zostawisz łapkę w górę, żeby pokazać, że... Teraz wam pokażę widzowie to, na co bardzo, bardzo, bardzo długo czekałem, mianowicie... Niech przemówi widzowie grafika sama za co tu się dzieje. Kryształowe palce demonów, czyli pomocnicza broń na tancerza ostrzy, która ląduje właśnie w moich ustach. No może nie w ustach, tylko w torbie, ale mamy pomocniczą i powiecie: no dobra, masz pomocniczą, weź się, ale co z tego jak jednoręki nie masz? No tak się składa, że mam jednorękę, ale tak się składa, że ta jednoręka mi się nie przyda, moi drodzy, ponieważ najprawdopodobniej jak przeloguję się na Don Juana Tenora albo na Klesiora, to na potrzeby będę miał bardzo, bardzo, bardzo fajną rzecz, ale to za chwilkę już zobaczycie sami. A jeżeli chodzi o tą rzecz, którą macie zobaczyć na swoich pięknych ekranach, moi drodzy, to robimy ją właśnie w tym momencie, ponieważ przelogowujemy się na Tinerino, 210 level, wchodzimy na pięknego tropiciela, mojego pięknego zastępcy i tutaj jest coś takiego jak, o właśnie, jednoręczna broń z gumokoraną heroiczna na tancerza ostrzy. Przepiękna? Też tak uważam, przyjacielu, też tak uważam. Czy my mamy jakąś tą miksturę, żeby się uleczyć i kurczę pieczone ubić tego Zufulusa? Cholercie jasno, no chyba nie za bardzo, albo ja jestem słabowidzący. Chyba jestem słabowidzący, ale, moi drodzy, doskonale widzę zwoje... Aha, nie ma zwoju do Itkan! Co jest? Kurde, co to jest? Ty, no nie ma zwoju do Itkan! Naprawdę! Oh my god, man! Dobra, to pójdźmy sobie moim tancerzem tutaj na Zufulusa i gdzieś tam broń skitramy zaraz. I teraz możecie się zastanowić, czemu ty, Besier, się tak jarasz tymi heroikami? Powiem wam, że odkąd mam tancerza, to powiedziałem, że dopóki nie będę miał heroicznych broni na niego, dopóki nie będę miał tych broni docelowych moich na tancerza ostrzy, to nie będę, kurczę, pieczone, zakładał tutaj legend pod złożenie już tego docelowego seta na moim tancerzu. Teraz te bronie mam i powiem wam, że te bronie są cięższe do zdobycia niż, kurczę, bym chciał legendy kopować, nie? Bo co z tego, że ma się kasę, skoro nikt nie ma tych heroicznych zastranych broni, bo te heroiki zazwyczaj ludzie albo wrzucają sobie do ulepszeń, albo jakieś tam inne rzeczy z nimi robią. Dlatego heroiki naprawdę jest ciężej, kurczę, pozyskać niż legendy. No, dlatego tak się z nich cieszę i naprawdę dzisiaj jest dla mnie dzień przełomowy, także zostaw łapkę w górę. Poza tym, moi drodzy, chciałbym wam bardzo podziękować, bo poprzedni odcinek poszedł bardzo, 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 bardzo dobrze i wreszcie mieliśmy pierwsze miejsce w rankingu moich filmów. Nie wiem, czym ten odcinek się wyróżniał, ale dużo łapek w górę tam zostało wbitych, chyba ponad 400 i naprawdę pierwsze miejsce w rankingu wśród moich ostatnich 10 filmów. Dawno, bardzo, bardzo, bardzo dawno temu mi się nie zdarzyło, dlatego bardzo dziękuję za łapki w górę i teraz... O Jezus! Myślałem, że ktoś mi zabiera. Ty! What the gerdo! Czaisz to? Ty, nie podniosę tego! No won! Won stąd! Tu patrz, nie mogę podnieść! Co za ham! Odejdź stąd! Puść ją! Dobra, dziękuję bardzo. Co po prostu do tego sekciarza, moi drodzy? Jednoręczna, pomocnicza, moi kochani. Łodziego, kocham życie i teraz będziemy ulepszali, także dzisiaj na odcinku pewnie sobie do nie ulepszymy, ale wbijaj dzisiaj na streama wieczorem, ponieważ dzisiaj wieczorem na streamie Zufulus nie jest zajęty. Dzisiaj wieczorem na streamku, przyjacielu najdroższy, będziemy farmili heroiki, będziemy ulepszali te bronie i to jest nasz ogromny cel na najbliższy czas, czyli ulepszenie sobie jednoręki i pomocniczki na plus 5. Wiem, że mogę stąd wyjąć, ale póki co się wstrzymam, zobaczę jak będzie wyglądała sprawa z heroikami, może jakieś uda mi się kupić, może jakieś mam podropione i ogarniemy ulepszonka na plus 5, także to jest teraz nas ogromny cel, a teraz już lecę dla herosów. Mamy opętanego paladyna i sytuacja wygląda tak, że nikt nie chce na niego przyjść, ja jestem to wojownikiem, jako że EQ na mojego wojownika jeszcze nie zostało z paladyna przełożone, to spróbujemy sobie tego opka ubić, moi drodzy, wojownikiem. I jeżeli padniemy, no to oczywiście przejdziemy sobie paladynem i jest sasito. Także teraz proszę, żebyś obstawił, czy uda mi się wygrać walkę z opadanym paladynem z 4 legendami, bez butów i z heroicznym hełmem. Według mnie polegnę. Umówmy się tak, że jeżeli wygram walkę z opadanym paladynem, to zostawiasz łapkę w górę, ok?
To jest dobry zakład i według mnie bardzo sprawiedliwy. Także jeżeli wygram walkę z opętanym paladynem, to zostawiasz łapkę w górę. No i jest po prostu S. No, co tu dużo mówić, tak? Damy sobie jeszcze może tak. Okej, dobra, czekajcie. Teraz przelogujemy się na Bestmargo. Przypominam, że zakład był, jeżeli wygram walkę z opętanym paladynem, to zostawiasz łapkę w górę. Nie powiedziałem, którą postacią. Także przygotowuj już lewy palec na lewy przycisk myszy i po prostu możesz już powolutku na tą łapkę w górę najeżdżać i za chwilkę ją kliknąć, ponieważ za chwilkę wygrywam walkę z opętanym paladynem. I jesteśmy już paladynem na opętanym paladynie. Także go bijemy i w ogóle, moi drodzy, to jest chyba... Jeżeli chodzi o ten wysoki przedział, czyli 114, znaczy ten wyższy właściwie, bo wcześniej był oczywiście 6-4, to jest chyba, kurczę, pieczony pierwszy Heros Bestmargo. No, kurde, powiem wam, że chyba nawet i pierwszy. Dropi z jego złoty dwuręczny miecz. Potwierdzamy sobie to i lecimy szukać kolejnych Herosów. Raven Chagen, Beścier jest kozakiem i lota legendę na streamie, S. Dobra, palimy bota na dropnięcie Legii. No coś tu kurwa nie poszło ewidentnie. Dobra, to bota szybko zmienimy. Jak się nazywa ten kolos 107.1? Wyasychary, tak? Dobra, odpalam bota. Nalegę z Waszkara. Dobra, Waszka G. Klimaty jakieś zamkowe. Ciemna komnata. Dobra, no, spierdoliło się to, widzowie. Spierdolił się ten bot na Legę, no. Powiem wam, że bardzo chciałbym znaleźć tego karmazyna, ale niestety go, no, nigdzie nie ma, także... No nie ogarniemy, niestety karma na tym odcinku. A jednak bardzo śmieszny żart prowadzącego. Witam serdecznie na karmazynie, którego bijemy i oczywiście dropy będą przepiękne. Pamiętaj, bo ja powiem wam tak, powiem wam szczerze. Zakład, który mieliśmy na opętanym paladynie, ja wiem, że ty... Kary z tego zakładu, w sensie to, co przegrałeś, czyli zostawienie łapki w górę u mnie, wiem, że jeszcze jej nie dałeś. Ja to widzę, byku, naprawdę. Nie musisz się ukrywać, nie musisz robić jakichś dziwnych rzeczy. Ja wiem, że jeszcze tej łapki w górę nie dałeś pod dzisiejszym filmem, także zostaw tą łapkę. Przegrałeś zakład, mieliśmy zakład, dogadaliśmy się jak dorośli, to proszę teraz łapkę w górę. No i bijemy karmazyna, karmazynowy łuk trafia do naszej pięknej torby i lecę szukać kolejnych herosów. No i witam na kolejnym herosie, Przepraszam bardzo, dzisiaj mam znowu naprawdę takiego krzyku. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Być może tym, że wyczuwam legendę teraz ze złodzieja, moi drodzy, i 12 lat, czy tam 11, czy 10 latania zanim dzisiaj się zakończy, ponieważ złodziej oddaje nam magiczny wytrych. Wytrych, pęk wytrychów. Jeżeli pamiętasz taką postać pęk wytrychów, to zostaw łapkę w górę, byniu, i w komentarzu napisz, na jakim serwerze była postać pęk wytrychów. Ty, ja sam nie pamiętam. Dobra, to nie pisz, ale napisz pamiętam i dostaniesz serduszko przypięte pod komentarzem, S. Słyszycie to, widzowie? Słyszycie to? Podszedłem do syren i zobacz, bez kitu to syreny są, bo nawet słychać. Ale robi na mnie wrażenie. Coś to, a patrz, jak odchodzę, to jest ciszej. Ty! Ale ogarnęli w tym questie, widzowie! Polecam tego questa, naprawdę, patrz, a teraz podchodzę? Patrz to! O kurwa! Ty, ale ogarnęli, co? Ale kozak! Widzowie, to póki jesteśmy na lulku, jeszcze się nic nie dzieje, to otworzymy sobie skrzynki z Viviany, moi drodzy. Cztery skrzynki, ja chcę złożyć legendarny strój, dlatego te skrzyneczki będziemy z Vivy łapali. Pierwsza z nich... Pierwsze kwiecie wiosny. Dokładnie tak. Druga. Falujące błękitne szaty. Trzecia. Misterny splot driady. I czwarta. Złoty łańcuszek rucałki. No i jest. Co będzie z lulką, moi kochani? Ofensywny hero. Pusty hero. Co obstawiacie? Pusty. Uni, herko. Hero max. Lega, potka. Uni TP. Okej. Okay. Bijemy go i z lulka. O Jezus! O kurwa. Przepieczone! Kto napisał, że Lega? Kto to w ogóle jest? Co to jest za no name? Spirit Hunter? Nie no, kim chłop jest? Dobra, na Stonersa się dopiero dostał, Legę dostaje, a ja unikat. Czemu nie byłem po prawej stronie? Dobra, to chyba tak to nie działa, nie? Jezus, no. Dawaj to Legę! No nie, no kur... A, moderator czatu.
Gratulacje, Spirit Hunter! Jesteś koksem, nie zmieniaj się. Dobrze, że tobie spada ta legenda. Nie wiedziałem, że on jest tym. Czyli Hunter to jest chyba ten Modern Hunter, to on robi zawsze grupy na kolosów. Hunter 1500 bić po nim miał? No dobra, no ale wiesz... A ja miałem 4, no i też chciałem tą legę. Nie no, gratulacje, Hunterku. I witam na kolejnym herosie i dzisiejszy kolejny heros to będzie Morrigus. Zacząłem szukać Mrocznego Patryka i patrzę, a tu Morrigus sobie stoi. To stwierdziłem, że tego Morrigus sobie ubijemy i że dropnę z niego legendę solo i jest to bardzo dobry pomysł. Nikt nie chce przyjść, nie wiem dzisiaj, czy nie ma ludzi w ogóle, czy o co to chodzi, kurczę, poczona, ale nikt nie chce chodzić na herosów. Dajemy sobie jeden cios, robimy sobie jeden krok do przodu, robimy sobie krwiożerczy szał, agresywny atak i mamy bełkoczący koperek wiedźmy, z którego to chyba waluta eventowa, prawda? Dokładnie tak. Trzy waluty eventowe i... No i co? No i lecę szukać Mrocznego Patryka, no, do końca. Od tygu. Losujemy uniczek, moi drodzy. Losujemy unik. Czy mógłbyś zająć się zmęczeniem, zmianą właśnie? Unik poproszę. Pancerz, dzięki, akceptuj, poproszę, losować mi unik, intelekt, siła, dzięki, poproszę pancerz, i teraz poproszę unik, dzięki, i teraz poproszę unik, dzięki, i teraz poproszę już unik na 100%, dobra, dzięki. 3 zarolowania to nie jest dużo, moi drodzy, ale może się okazać, że w którymś z nich będzie, kurczę, spoczywał unikat i do tego będziemy dążyli. Pancerz. Okej. Okej. Ja pierdolę. Wystarczy na jednego rola, widzowie. Ja pierdykam. Kolejny 1000 ekstrakcji. Szansa na unik podobno jest. Ludzie dawali teraz wszystko. Nawet coś, co nam się totalnie nie przyda. Odporność na ogień na przykład. Zręczność. Wszystkie cechy. Siła. Odporność na błyskawice. Wszystkie cechy. No i dupa. Kiedyś się nam uda. Dobra, patrzę to. Absorbuję i teraz będzie unik, nie? Blok, życie, absorpcja fizyczna, absorpcja magiczna, unik. Absorpcja, AS. Absorpcja, AS. O Boże. O Boże, dobra. Więcej wiary? Uda się! To są 4 rolki, to są aż 4 zalosowania, widzowie. 4 losowania to jest, widzowie, jak 100, naprawdę, wykonaj. Teraz, moi drodzy, zabierzemy się za losowanie uników zbroi, dlatego klikamy sobie drugą opcję, wybieramy sobie zbrojkę i losujemy oczywiście unik. Mamy tylko pancerz, intelekt i żyćko. To dajemy sobie na przykład to żyćko, wykonaj, dajemy sobie żyćko, może być, wykonaj. Jeszcze dwie szanse, ostatnie, życie, wszystkie cechy, siła, dajemy sobie życie i ostatnia szansa na unik. Niestety nam nie siada ten piękny unik, także klikamy akceptuj i będziemy czekać. Czekali na więcej unikatów, klikniemy sobie ulepszanie, wybierzemy sobie jedną ręczną broń i sobie powrzucamy te heroiczki, zobaczymy ile nam to ulepszy i tu mamy jeszcze takie ulepszone, także mamy, no na razie na plus 1, także jest bardzo słabe, oczywiście w razie co mogę też powrzucać sobie, no to tak, po prostu to sobie wyjąć ekstrakcję i kurczę peczone, nie wiem czy tego nie zrobię, wiecie, bo bardziej zależy mi na głębokiej ranie, aniżeli na tej truciźnie głupiej. Także zróbmy to, zróbmy to. Let's do this. Dobra, jak wrzucimy wszystko, to nawet nie mamy na plus 5. No ale już będziemy mieli plus 4, moi drodzy. Także zróbmy to. Okej. Okay. Kolejny heros, czyli Książę Cassim, moi drodzy. Książę Cassim, na którego nikt nie chce przyjść, dlatego musimy go obić. Niestety, solo. Dlatego dajemy sobie porażenie lodowe, dajemy łańcuch piorunu, dajemy 6, dajemy sobie chwilę skupienia, dajemy sobie fuzję żywiołów, leczenie ran, tarczę odporności, dajemy porażenie, dajemy X-a i mamy z niego
pierwszy imperskiego księcia. Heros księcia Kasima, moi drodzy. No, powiem tak. Heroiczny... O kurde, znowu coś tam się rozwaliło. Heroik z księcia Kasima to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry drop. Nie, no znowu leje u mnie na dworze, widzowie. Napiszcie w komentarzu, czy też przez ostatnie 3 dni ciągle u was pada. No to jest pora hedotana, a ja mówię, skończę sobie kręcić, idę na rower. No i tyle z roweru. No niestety, chciałem dobrze dla swojego zdrowia, a niestety... No dobra, no to co? Czekaj. Dostawa KFC. 6 osób. Raz, 2, 3, 4, 5. Jak on się telepo... Krzysztof Golnum, co ty żeś? What tego? Co on zrobił? Widzieliście to na minimapie? Zobaczmy, czy TTS zapierdoli. TTS. Dobra, uwaga, śledzimy go, kurwa. Schowamy się w Eliocie. O, wszedłem w Eliota. O, zobaczymy, czy zajebie teleporta. Dobra, kurwa, ten dobrze, widzowie, ten dobrze. No ale ten, kurwa, na fotoradarze to z 300 zapierdalał, widzowie. Bijem to? No nie! Kurwa, Tinere mnie wywalił! Proszę, Tinere, nie wbijaj teraz. Tinere, kocham cię, ale nie wywalaj mnie, zastępcy, bo lega teraz spadnie, widzowie. Ale to jeszcze jak u Remka miałem zastępcę. Remo miał, kurwa, Remo, radosny Remo, widzowie, miał zawsze taki, kurwa, timing jebany, że jak ja coś biłem, kurwa, Kolosa, Herosa, kurwa, Tytana, chuj wie co, to Remo zawsze się wpierdolił, jak już było, nie wiem, 3% do końca, nie? Już miał być drop, kurwa, na ekranie. Radosny Remo zawsze, kurwa, wbita, nie? Nie wiem, jak on to, kurwa, robił. Ty, a może ja mam jakieś tego? A nie, tropiciel to nie ma aury chyba, nie? Czy ma coś? Ty, ma tropiciel jakieś aury? Wiem, że nieograniczona wiedza, ale sprawdzam waszą wiedzę oczywiście, nie? Wiecie, jak jest. Podwójny dech? No, to wiedziałem. No, podwójny dech to jest oczywiście taka aura, no. Przyspieszenie, nie? No wiem przecież, że podwójny dech to aura. Wiem, wiem, widzowie. No wiem takie rzeczy. Przecież gram wiele lat w tą grę, prawda? Dobra, będzie F-ka, widzowie. Będzie magik, widzowie. Dajemy F-kę, ja też daję F-kę. Szczerze? Lega spada teraz na innym serwerze. Bijemy to! 10 osób! Ale dobre dropy! Zrobiły na mnie ogromne wrażenie te dropy, wiecie? Muszę wam powiedzieć, naprawdę. Są posiadane te dropy z robieniem wrażenia. Cornichon. Walto, idioto? Spierdalaj. Jak się odnosisz? Proszę o kulturę. To nie, to na ludzi szakam by nią. Chyba jo. Dobra, to bijemy. O Jezus! O Jezus! O Jezus! Widzowie, 25% szans na złapanie! 25% szans na złapanie! 25% szans na złapanie, widzowie! 25% szans, widzowie! 1/4 czy Bestior to złapi i będzie miał legendarną maskotkę! 25% szans to naprawdę bardzo dużo! Bestior, wierzę w siebie! No i Waler to ziomal! Kurde, Almoda się daje! No chamie, no co za... Almod Valeris, JV na czacie. Ja pierdzieli, ja szukam tych herosów eventowych, widzowie, latam za każdym, na każdym respie herosa. To wcale tak nie było, że szedłem na kochankę i przypadkowo znalazłem herosa eventowego, no. Przecież każdy wie, widzowie, że tak nie było, no. Dupka mnie szczypie trochę, widzowie, no. Trochę mnie szczypie dupka. Valerowi się należało? Ta, Valerowi to się należy Almod na streamie, co najwyżej. Stwierdziłem, że zrobię też wyzwanie, ale nie chcę mi się latać i czyścić całej tej groty, żeby obstawa tej elity, czy jak to się nazywa, ten królik była jak najmniejsza. No bo oczywiście, jeżeli robicie wyzwania i wyczyścicie całą tą grotę, to ta docelowa już elita, która daje wam skrzynkę, jest po prostu osamotniona, tak? Nie ma żadnej grupy. Jeżeli wyczyścicie słabo tą grotę, no to właśnie, tak jak ja to zrobiłem, czyli ubiłem dosłownie tam kilka grupek, no to ta elita jest niestety w obstawie i to dość sporej i mogą być problemy z jej ubiciem. No dobra, jednak myślałem, że to jest jakieś mega mocne. Nie wiem, czemu tak zapamiętałem, że to jest mega mocne. Nie jest to mega mocne, także na spokojnie to wyzwanie śmiałków możemy zrobić oczywiście. Wychodzimy sobie, otwieramy sobie skrzyneczkę i patrzymy, co w niej mamy. A mamy w niej heroiczną zbroję na maga. Pięknie, bardzo mi się to podoba. Już zanoszę to do depozytu. I witam serdecznie najlepszą armię na polskim, zagranicznym, kurde, europejskim i światowym YouTubie. Na ostatnim w dzisiejszym filmie, moi drodzy, Lifiasz Grauchas. Pamiętaj, że jeżeli taki film ci się spodobał, to zostaw w górę. No, łapka w górę to każdy wie, zresztą widzowie, jak wam się film podoba, to wiecie, że tą łapkę macie zostawić, żeby pomóc, tak? Pomóc dotrzeć do nowych widzów, ponieważ, moi drodzy, widzimy na kanale 19700, które zostało wbite niedawno. Ale, moi drodzy, na kanale mamy 19770 subskrypcji, czyli już 70 kolejnych osób dołączyło na... wstąpiło w nasze szeregi, oczywiście, naszej pięknej YouTube'owej armii. Dlatego bardzo dziękuję każdemu, kto zasubskrybował kanał. Tam u góry widzicie ostatnie osoby, jakie kliknęły subskrypcji. Także jeżeli nie masz suba, a klikniesz tego suba w tym momencie, to najprawdopodobniej na następnym odcinku będziesz pokazywał się u góry. Pa, user one,
Antena, Spikerku, dziękuję bardzo za subskrypcję, a na dole macie najnowszych wspierających. Też jest lista, także dziękuję również. Kaczor Szef, nie no, to jest taki szef, Kaczor Szef, to jest taki koks, a Dawid Keller, to Jezu, widzowie, to są takie koksy. I jeszcze jedna osoba nawet jest, wiecie jaka? Bednar, również Bednar, ale jesteś koksy, łotygu. Rafał Subodał, Usta, Goimon, Pieseł również, dobra. Liświarz daje legę teraz, łotygu. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, łapka w górę, subskrypcja, Instagram Beścior. Dzisiaj wieczorem widzimy się na streamie, także nie możecie byniu zabraknąć. Dużo zdrówka, dobrych dropów Margonem i trzymaj się, no i...